A więc siemano, witajcie, ja jestem Kubek. W dzisiejszym odcinku pokazuję wam kolejne gierki na telefon. Wbiliście 80 łapek, więc tym razem też wam teraz mówię, żebyście wbili kolejne 80 łapek. I będzie kolejny odcinek z gierek na telefon. I właśnie, jeśli wam się poświetliło powiadomienie, no to bardzo się z tego cieszę, że YouTube wam pokazał ten film. Ale jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, no to mnie zasubskrybujcie w tym momencie. I obok subskrypcji naciśnijcie na dzwoneczek i tam zaznaczcie taką opcję otrzymuj powiadomienia i później ok. Naprawdę dzięki temu naprawdę mnie wspomożecie. No i co, lecimy bez przedłużania do odcinka. A więc na miejscu czwartym mamy grę o nazwie Ninja. Naciskamy sobie normalnie na ekran i wtedy, kiedy mamy takie fajne tutaj kółeczka, musimy nacisnąć na ekran. Gierka naprawdę ma dość ładną oprawę graficzną. Musimy tutaj niszczyć te rzeczy i zabijać tych typków, którzy tutaj stoją na straży. Jak widzicie, z początku jest tutaj dość łatwo. Chyba tu przechodzimy w ogóle takie całe poziomy, levele. Ta gra też oczywiście nie jest aż taka łatwa, ale mi jakoś niespodziewanie spoko aktualnie w tym momencie idzie. Wystarczy tylko klikać, wiecie, w momentach, kiedy jesteśmy na środku kółka. Albo w obrębie tego kółka, wiecie, o co chyba chodzi. W ogóle zobaczcie, idzie mi naprawdę spoko. W ogóle w dzisiejszym odcinku tak zauważyłem, że wybrałem same takie łatwiejsze gierki na telefon. Osiągnęliśmy jakoś tutaj rangę w górę. Ja lecę do kolejnej gierki. No i tam za chwilę się widzimy. Na miejscu trzecim mamy gierkę o nazwie Dancing Line. I wtedy, kiedy naciskamy jeszcze raz na ekran, to ona zmienia tak jakby tor swojej jazdy. Powiem wam, że powinno się grać z głosem w tą grę. Ja niestety gram bez głosu, bo mój telefon, tak jak inne Androidy, nie przechwytują głosu. Jedynie musiałbym sobie kupić nagrywarkę, ale powiem wam, że na pewno z głosem się gra w tą grę lepiej, o wiele lepiej. Jak widzicie, tutaj chyba był mój rekord, tak. Tam dalej był mój rekord. Gierka dość prosta, fajna, ale lecimy na miejsce drugie. A więc na miejscu drugim mamy gierkę o nazwie The Little Fox. Wybieramy jakoś tutaj na przykład drugą planetę i będziemy głównie chodzili naszym liskiem. Ta gra polega na tym, że dotykamy albo lewej strony ekranu, albo prawej i w zależności od tego, jak klikniemy, to nasz tutaj lisek będzie kierował się właśnie w tą stronę. Ogólnie teraz niestety mi się nie udało. Zagrajmy może jeszcze raz. Dobra, jestem w tym samym miejscu. Mniej więcej i przegrałem. Kurde, co jest? No ale lecimy do gierki na miejscu pierwszym. I właśnie na tym pierwszym miejscu mamy grę o nazwie Beat Racer. I powiem wam, że tutaj twórcy tej gry też zalecają granie na słuchawkach, żeby ta muzyka tak nas wciągnęła do tej rozgrywki, prawda? Jeszcze bardziej. A więc wy spróbujcie zagrać na słuchawkach, a ja zagram bez dźwięku. No niestety, to już jest wina Androida i telefonów z Androidem, że nie da się przychwytywać dźwięku. Chociaż z tego co wiem, to w ogóle na iPhone'ie też jest gorzej, no ale dobra. No oczywiście ja tutaj naciskam start, widzę jakoś tutaj mam nową mapę. Gierka z pozoru jest dość łatwa, ale gdy więcej zacznie się dziać na tym ekranie, to będzie o wiele, wiele, wiele trudniej. Naszym zadaniem jest po prostu dojechać jak najdalej, zbieramy sobie takie kryształki i gdy właśnie mamy na ogonie takiego kogoś, przesuwamy palcem do dołu ekranu i go tak jakby rozwalamy. Ale jak widzicie, w lewym górnym rogu musimy mieć załadowany właśnie któryś z tych sześciokątów. Tak, sześciokątów. I właśnie jak używamy tej naszej mocy, żeby zabić tego typka od tyłu, no to musimy zużyć taki jeden sześciokącik z tą strzałką. Gierka może się wydawać z początku prosta, bo może taka jest na początku, ale naprawdę przy większych rekordach robi się już trudniej, ponieważ ten ziomek z tyłu zaczyna nas gonić praktycznie cały czas. Cały czas. Nawet wtedy, kiedy już nie mamy czym go odstrzelić. I właśnie w taki sposób możemy zginąć. I widzicie? Teraz robi się trudniej, bo on przybywa tutaj ciągle, praktycznie za każdym razem. O nie, teraz mi już dojechał. Kurde, chciałem, wiecie, nacisnąć, żeby go tam pokonać z tyłu i niestety skręciłem zamiast strzelić do tyłu. A więc ja wam dziękuję za oglądanie, dajcie subskrypcję, łapkę w górę, no i najważniejsze ten dzwoneczek. Więc 80 łapek w górę, lecimy z kolejnymi gierkami. Ja wam dziękuję za oglądanie, pa pa, no i cześć.